W tym obrazie uwięzionego proroka i zniewolonego króla, możemy też zobaczyć siebie samych, jednego, siebie w tych dwóch postaciach. Taki król Herod i prorok Jan też może być w każdym z nas. To są jakby takie dwie koncepcje człowieka, które walczą w nas i przez całe życie mamy do wyboru: albo taki prorok Jan, czy jakoś z godnością, przegrać to życie, albo wygrać bezgodności, tak jak Herod. W sumie tylko jedno zniewolenie tutaj kończy się prawdziwym uwolnieniem. W nas też mogą się ukrywać takie skrajne koncepcje osobowości i albo prorok nawraca skutecznie króla, czyli dajemy w końcu gdzieś tam w naszym życiu dojść do głosu naszym duchowym pragnieniom, takim najgłębszym, które prowadzą w końcu do nawrócenia, albo odwrotnie, tyran tłumi odgłosy sumienia, dusi je tam gdzieś wewnątrz, właśnie w tym więzieniu, w podświadomości. Człowiek tłumi swoje wyrzuty sumienia, które są jakimś proroczym głosem i ten prorok jest stłamszony w nas. W sumieniu nie dajemy dojść do głosu. To jest zepchnięte w mroczny dzień. Wszystkie wyrzuty sumienia, wszystkie sygnały, ducha świętego, natchnienia od anioła, to wszystko nie ma nic do powiedzenia. Ten prorok jest zamknięty w nas wewnątrz. I zauważmy, że kiedy człowiek staje się dla siebie tyranem, dla siebie samego, dla siebie samego też w tym samym momencie stajesz się więźniem. Gdy jesteś bezwzględny i samopotępiający dla siebie samego, też niszczysz siebie samego. I w momencie, kiedy próbujesz sobie coś narzucić z mocą, z nienawiścią, z niechęcią, w tym samym momencie też zniewalasz się, jesteś więźniem. I jeszcze inaczej, gdy ulegasz swoim namiętnościom, zarówno porządliwości, jak i agresji, to później też stajesz się dla siebie wrogiem samego siebie. Nienawidzisz siebie, nie znosisz siebie. Uleganie nieposkramionej żądzy sprawia, że w końcu zaczynamy odczuwać do siebie wstręt od razu, wyżyty sumienia stają się zbyt dręczące. zamykamy je w więzieniu, spychamy je do lochów naszej duszy. Gdy już ten proces dojdzie do skutku, nasze kajdany grzechu zaczynają pętać innych i zaczyna się taka siatka zniewoleń, która już nie tylko zadowala się sobą samym, ale też innych zniewalamy. Rodzinę, przyjaciół, wreszcie tych, którzy są dla nas tak jak ten prorok Jan Chrzciciel. Tych, którzy są przykładem życia i przypominają nam o naszych grzechach, tych przede wszystkim trzeba zniewolić. Im większe wyrzuty sumienia, tym bardziej nienawidzimy tych, którzy przypominają nam, jak powinniśmy żyć. Tak jest w świecie ludzi. Przerzucamy wtedy na takie osoby całą odpowiedzialność za nasze nieudane życie, albo posądzamy ich o to, czego sami się dopuszczamy choć to szczelnie ukrywamy w głębi naszego wnętrza. I osoby, które są już takim Herodem, dla siebie samych i dla innych, one posługują się na pewno na zewnątrz, obmową, złośliwą krytyką, pretensjami, oskarżeniami, takim negatywnym nastawieniem. Przede wszystkim chcą dostrzegać w drugiej osobie czy w sobie tylko zło. Ciągłym utyskiwaniem, uszczypliwością, niechęcią, szyderstwem, ironią. Jakby nie potrafią inaczej. Są przyuczeni do tego. To jest właśnie taki Herod. Herod też ukrywał sobie cudzołóstwo, przywiązanie do różnych upodobań i ta nieposkromiona rządza łatwo przeradzała się w teranie. Nienawidził siebie za to, co zrobił dlatego też nienawidził wszystkiego. Grzech wcale nie przynosi człowiekowi swobody. Przynosi człowiekowi jeszcze większe zniewolenie, ponieważ człowiek jeszcze bardziej siebie nienawidzi, jeszcze bardziej siebie krępuje. I Herod przerzucał tą, nienawi tą nienawiść swoją na innych. Przede wszystkim, jak widzimy, Więził proroka, Jana Szczyciela. Taki był Herod. I tak jest również z nami, że kiedy coś nas pęta, coś nas więzi, co jest grzechem, co jest grzeszną namiętnością, wtedy nienawidzimy tych, którzy odmiennie żyją. Mówiąc językiem psychologii projektujemy. I Herod też projektował nienawiść do siebie samego na innych. Im bardziej siebie gnębił, tym bardziej gnębił innych. Był tyranem na zewnątrz. Dlaczego? Bo był tyranem dla siebie samego. Nie był wolny wewnętrznie, dlatego zniewalał innych na zewnątrz. Im bardziej czuł się wewnętrznie zeszmacony, tym usilniej na zewnątrz przebierał się w piękne szaty, a innych doprowadzał też oczywiście do czego? Do zeszmacenia. Na tle tej postaci, na przykład właśnie Heroda, przyjrzyjmy się Jezusowi. Jezus jest osobowością zupełnie odmienną, wzorcową, że tak powiem. I kiedy patrzymy na Jezusa, na naszego Pana, nie trzeba zbyt długo czekać na odpowiedź w naszych sercach, jaki człowiek powinien być, jaki człowiek powinien być. Nie ma na pewno na świecie kogoś tak ludzkiego, tak po ludzku doskonałego, jak Chrystus, Jezus, Syn Boży. I zobaczcie, to jest właściwie pewien paradoks, bo nikt na świecie nie był tak ludzki jak Bóg. Nikt inny nie był tak zrównoważony i tak doskonały pod każdym względem. Kiedy mówimy słowo doskonałość, to potopcznie, zwykle, jawi się gdzieś tam w naszej wyobraźni, przed naszymi oczyma, człowiek doskonały, czy jakiś nieugięty, wręcz niepokonany, nieomylny, zawsze wiedzący, jak się zachować. I doskonały to chyba ktoś taki. Tymczasem Jezus pokazał nam inne oblicze doskonałości. Był pokonany, został złamany przez cierpienie, płakał, bał się, ale chwile jego słabości były też doskonałe. Nawet są wzorcowe, zobaczcie, 14 stacji Drogi Krzyżowej to jest wzór dla nas. Więc co to jest? Znaczy, że to jest doskonałe. A przecież ta doskonałość to jest objaw słabości tutaj. I to jest zdumiewające, szczerze, że my tu idziemy, patrzymy i uczymy się być słabymi. Że słabość może być doskonałość. Może być doskonała. I on to pokazał. Wcześniej człowiek tego nie widział. I nawet do dziś możemy wstać przed Drogą Krzyżową, i człowiek może nie docierać to do niego, że być doskonałym to właśnie być takim, tak? Umieć być słabym. Ale my gdzieś wewnątrz mamy właśnie inny typ doskonałości. Takiego Heroda, że to jest doskonały to jest coś, to umie się poradzić z każdym człowiekiem, ze wszystkimi. Wszystkich wymanipulować, podporządkować, wsadzić do więzienia i jeszcze w razie czego to wciąć o głowę. A to nie jest doskonałość. Jezus potrafił być nawet odrzucony. To jest doskonałość, kiedy człowiek potrafi być odrzucony. Jezus potrafił być też kochany, z tym też mamy kłopaty. Nie zawsze umiemy usłyszeć słowo, y, bardzo cię kocham, na przykład August. Albo powiedzieć komuś, bardzo cię kocham, tam drugiemu człowiekowi. To też budzi lęk. Właśnie Jezus był kimś takim, kto umiał być i odrzucony, i umiał być kochany. Bo w doskonałości leży to, że człowiek umie być i słaby, i silny. I kochany, i odrzucony. Umie być zawsze sobą. Tego nie umiał Herod. Ale Jezus umiał. I przyglądając się Jezusowi, widzimy, że on się też ciągle zmieniał w sensie rozwoju. Nie chcę przez to powiedzieć, że był zmienny w swoich poglądach. On się zmieniał w sensie rozwoju. Zobaczcie, przez 30 lat był człowiekiem cichym i ukrytym. Jak bardzo musiał być cichy i ukryty, żeby przez 30 lat ukryć swoje bóstwo? Talentu się nie, nie da ukryć przez rok. A bóstwo ukryć przez 30 lat? I on umiał ukrywać największy talent świata, bóstwo. Człowiek piękna nie może ukryć. Dobroci, yy, mądrości, bogactwa, dumy, no wszystkiego nie może ukryć. A bóstwo ukryć? A z drugiej strony, po, po tych 30 latach, on umiał odkryć swoje bóstwo, umiał zademonstrować swoje bóstwo. I pracował i rozwijał się jak zwykły mężczyzna przez 30 lat, nic praktycznie nie robiąc cudownego. Przez 30 lat Biblia nie zanotowała ani jednego uzdrowionego wróbla w Nazarecie. A po 30 cza latach nagle wybuch cudownych wydarzeń. I przyglądając się temu, sam widzę, żebym nie potrafił. Nawet roku wytrzymać, gdybym miał jakieś szczególne właściwości. Wiecie, na przykład, gdybym uzdrawiał albo powiedzmy, przewidywał jakieś wydarzenia, to ja bym po miesiącu już nie wytrzymał. Już bym się tym pochwalił. A on 30 lat to wytrzymał. I nie próbował być zbyt szybko dojrzały. To też się nam nie zdarza. A to właśnie jest doskonałość, kiedy człowiek nie chce być za szybko doskonały. Kiedy nie chce być za szybko dojrzały. I rzadko który mężczyzna. Potrafi tak długo czekać, by podjąć jakieś ważne decyzje w swoim życiu, albo żeby uznać w sobie zdolność do tego, by już zacząć mieć własną opcję na świat. Żeby sobie odkładać, powiedzieć, jeszcze nie mam swojego zdania, mam jeszcze 25 lat, jeszcze nie mam swojego zdania i nie zamierzam jeszcze mieć swojego zdania, że się nauczę. Jeszcze poczekam, za 5 lat będę miał swoje zdanie. Zwykle jest tak, że mężczyźni, zanim staną się dojrzałymi fizycznie, czyli zanim ten wąs się tutaj gdzieś yy, pojawi, to już im się wydaje, że są dojrzali uczuciowo, intelektualni i duchowo. Człowiek wyprzedza siebie tak, i po prostu jest rozgalopowany wewnętrznie. Natomiast Jezus był opanowany, umiał przyjąć to, że się rozwija, wcale się nie spieszył z tym, żeby zademonstrować, kim naprawdę On jest. Umiał daleko, daleko, daleko sobie z tym wszystkim poczekać. I zobaczcie, On był opanowany, ale nie był sztywny. Potrafił panować nad emocjami, ale też umiał je objawiać. Jak trzeba było, to nie płakał. Jak trzeba było, to się rozpłakał. Jak trzeba było, to był zadowolony, radosny. Jak trzeba było, to umiał ukryć, co naprawdę u, 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 czuje. Bo też nie jest dobrze, kiedy człowiek zupełnie ukrywa swoje uczucia i też nie jest dobrze, kiedy cały czas chodzi taki, po prostu otwarty na, na wszystkich i na wszystko. On właśnie umiał. Um, wiedział kiedy, jak się zachować. Potrafił się nawet sprzeczać. I nawet u niego kłótnia była doskonała. Kiedy się kłóci z Faryzeuszami, to ta kłótnia jest y, dziełem sztuki. Po prostu on się tak kłóci, że można podziwiać tą kłótnię. Kiedy wziął ten sznur i wygonił tych sprzedających z, 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 ze świątyni, to też to było coś takiego pięknego, że można to z uśmiechem nawet czytać. Tak umiał to zrobić. Umiał też milczeć. Nie tłumił gniewu czy oburzenia, ale umiał też i milczeć. I przyglądając się Jego postaci, czytając Ewangelię, możemy się nauczyć przede wszystkim być ludzkimi, być dojrzałymi, takimi jak on. Patrząc na niego, kontemplując Jego osobę, Jego twarz, możemy odkryć, jak wiele nam brakuje i właściwie czego nam brakuje, bo tego też czasami nie wiemy. Wiemy, że coś, coś nam brakuje, ale nie wiem dokładnie czego. Trzeba by się z kimś porównać, żeby zobaczyć, co nam brakuje. I zwykle porównujemy się nie z właściwym wzorcem, czyli z drugim człowiekiem siedzącym tutaj obok ciebie na ławce. o, on ma to, ja tego nie mam. I to jest właśnie błąd. A tu jest Jezus wzorcem. I tu popatrz, zobacz, co on ma, a czego ty nie masz. I to lepiej podziała na ciebie. On jest wzorcem. Powinniśmy go poznać jak jakieś dzieło sztuki. Na przykład rzeźbę. Kiedy rzeźbę się poznaje, kiedy mnie uczono rzeźby, to mi powiedziano tak, że rzeźbę, żeby na przykład skopiować jakąś doskonałą rzeźbę, to trzeba ze, z, z, z każdej strony ją zobaczyć. I nauczyciel mi mówił: weź, zobacz z tyłu, z boku, z góry, ze wszystkich stron zobacz rzeźbę i dopiero ją spróbuj skopiować. I tak samo jest z osobą Chrystusa, że trzeba go zobaczyć jakby z każdej strony. Żeby móc go zacząć kopiować we własnym życiu. On też jest tak jak utwór muzyczny. Na przykład, żeby się nauczyć utwór muzyczny na pamięć, tak żeby już człowiek mógł sobie zagwizdać nawet ten utwór muzyczny, to trzeba by go z 15 razy posłuchać i wtedy człowiek już łapie całą frazę. I Ewangelia też jest takim utworem muzycznym. To nie wystarczy raz przeczytać, to trzeba wiele razy zaśpiewać tą Ewangelię, aż w końcu nauczysz się tego. Tego utworu muzycznego. Tak samo jest z obrazami. Kiedy mnie uczono malować, to też mi mój nauczyciel powiedział, podejdź blisko, podejdź daleko, spójrz z bliska, spójrz z daleka, wymierz sobie, ze wszystkich stron, ale przypatrz się, bądź blisko tego. Bądź blisko Jezusa, żeby ty też, twoje życie było pięknym obrazem. Wszyscy, którzy byli chociaż przez trzy lata z Jezusem, stawali się zupełnie odmienieni. Zastanawiam się, jak odmienił Jezus Maryję, skoro była 30 lat. Bo Piotrowi wystarczyło trzy lata. I to był już zupełnie inny człowiek. Oni byli przemienieni. Stawali się nieraz zaskakująco odmiennymi osobami. Co ciekawa, w wielu y, y, przykładach postaci biblijnych, ewangelicznych było tak, że przed spotkaniem je z Jezusem ta osoba była na przykład zamknięta, zamurowana, smuzok jakiś taki, zmaltretowany człowiek y, desperacją i raczej taki odpychający. A... Po spotkaniu z Jezusem odwrotnie. Zadowolony, kontaktowy człowiek, jakiś taki okajowiec, bardzo bliski do rozmowy. Zupełnie ktoś inny. I on otwierał człowieka takim łomem swojej osobowości, że tak działał na człowieka, że człowiek nagle rozpoznawał siebie zupełnie innego niż był dotychczas. I mówię wam, że każdy z nas ma w środku takiego kogoś innego. Jeśli wyglądasz na Heroda, to w środku masz proroka Jana Chrzciciela. Tylko właśnie potrzeba jest spotkania z Jezusem. Herodowi, Janowi, Krzycielowi nie udało się wtedy. Zacheusz, na przykład, taki smutny Zacheusz, człowiek niskiego wzrostu, no, metr 50, jak wiecie, miał problem z tym, żeby zobaczyć Jezusa, wszedł na sykomorę. Taki obłudny, mściwy, chciwiec, zdzierca. Jezus go tylko spojrzał na niego, mówił: Zacheuszu, zejdź z drzewa. No, on zszedł i rzeczywiście zszedł na ziemię w tym momencie. Zupełnie się odmienił, rozdał swoje pieniądze, nagle otwarty, zadowolony, opowiada kawały, humor, humor z niego tryska. Zupełnie ktoś inny. Tak samo inny celnik, przypomnij sobie Mateusza. Kiedy Jezus go spotyka, on jest zamknięty w celi, rozlicza wszystkich, ponurak taki. Jezus spojrzał na niego z miłością, on wyszedł, nagle robi ucztę dla wszystkich. Wcześniej był skupiony tylko na sobie, teraz skupiony na wszystkich. Tak samo Piotr. Człowiek na początku, taki rozlazły, jakiś Zupełnie emocjonalnie rozwalony, co innego mówi, co innego robi. Po spotkaniu z Jezusem, po tych trzech latach, stał się jak skała. Stał się takim twardzielem ewangelicznym. Także, kiedy miano go ukrzyżować, to sobie zażyczył, żeby go ukrzyżować do góry nogami. Bo chciał jeszcze cierpieć bardziej niż jego pan. Prześladowca Paweł, nawet nie widział Jezusa, usłyszał tylko Jego przejmujący głos, Pawle, Pawle Szawle, Szawle, czemu by się śladujesz? I to jedno zdanie, usłyszane wprost od Boga, od Jezusa, tak zmieniło, że ten stał się zupełnie kimś innym. Obcując z Jezusem, jednego możesz być pewny. Nie zostaniesz takim, jakim byłeś. Zmienisz się nie do poznania. Jeśli Go kochasz, staniesz się też kochany przez innych i kochający. Jeśli będziesz czytał Biblię, kontemplował jego postać w adoracji, modlił się ze czcią, doznasz przemiany. Jesteś człowiekiem, który na pewno odczuwa wielkie braki w swoim człowieczeństwie, w swojej osobowości. I tylko on to może zmienić. Tak jak to zmienił w tych postaciach. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, on już niewiele mógł zmienić. Został zamknięty przez choroda i z tego więzienia już nie zmartwychwstał. Ścięto mu głowę i Jan Chrzciciel nie zmartwystał bo chociaż był największym z proroków, jakie urodziła kobieta, tak zostało napisane w Biblii, że na Diana Chrzciciela już nie ma większego proroka, to jednak ten największy z ludzi nie zmartwystał I on już nic nie mógł zmienić. On tylko mógł powiedzieć, co jest kłamstwem i co jest prawdą. I na tym się skończyła jego rola, bo nie był Chrystusem. Natomiast Chrystus wszystko zmieniał i również ciebie zmienia. I popatrzcie, kiedy spotykamy kogoś na ulicy, kto jest na przykład w dobrym humorze, jest zadowolony, szczęśliwy, przystajecie razem na tej ulicy, rozmawiacie, już po kilku słowach czujesz, że ty sam nabierasz uśmiechu. I chociaż może nawet wcześniej yy, smutno ci było, to radość tej osoby, no niemożliwe, udziela ci się. Na przykład jakbyś się modlił z kimś na przykład na różańcu, to tak samo, bo mnie zawsze na modlitwie różańcowej ogarnia trochę radość. Jak się modlę na różańcu, od razu yy, radość Maryi mi się udziela. Jak ktoś się ze mną modli, to często również może to odczuć. I tak jest również z Jezusem, że kiedy z nim przestajesz, no to niemożliwe jest, żeby, żebyś uniknął przeskoku ducha świętego. Kiedy naprawdę z nim stajesz tak oko w oko w swoim życiu, to cię to po prostu ogarnie. Wpływamy na siebie w ogromnym stopniu. Nawet my, ludzie, w tej chwili, patrząc na mnie, czujecie to, co ja czuję. Patrzycie na mnie i wyczuwacie moją duszę. Tym bardziej, jeśli chodzi o Jezusa. Tym bardziej, jeśli chodzi o Niego. Jeśli człowiek staje woko woko z Bogiem, to jest niemożliwe, żeby nie był przebóstwiony. Obcowanie z Nim to przede wszystkim stałe czytanie Biblii to jest ciągłe przesłuchiwanie tej biblijnej muzyki Stary, stały kontakt z sakramentami jak z rzeźbą, która nas kształtuje oraz modlitwa wspólna, wspólnotowa modlitwa, czy indywidualna, dzięki której masz obraz siebie samego. Dlaczego? Bo jak się modlisz z drugą osobą, modlimy się wspólnie, to druga osoba jest obrazem, takim obrazem Jezusa i ciebie samego. Przyjmując ją, przyjmujesz Jezusa i przyjmujesz siebie samego. Bo jak kogoś nie znosisz, nie znosisz siebie. Kogoś kochasz, kochasz Jezusa i kochasz siebie. Zachowując to, nie masz szans. Nie zmienić się na lepsze. Potrzeba tylko czasu i wytrwałości w tych dziełach. I nie niecierpliw się, że trzeba lat, by zauważyć zmianę. Czasem pięciu, czasem trzynastu, czasem osiemnastu. To nie dlatego, że Bóg jest wolny w swoim działaniu. Albo lekceważy nasz rozwój i powoli nas zmienia. Pomyśl sobie trzydzieści lat Nazarecie. Jemu się nie spieszyło. Niech ci się nie spieszy. Trzydzieści lat sobie załóż. Za trzydzieści lat zobacz, czy będzie zmiana. Wytrzymaj 30 lat z Jezusem. On wytrzymał 30 lat nie robiąc żadnego cudu. Powiedz sobie: w moim życiu przez 30 lat nie musi być cudu. Po prostu będę z Jezusem, ale później mogą być cuda.